Kończący się już powoli rok to nie tylko obchody wielkiego jubileuszu Raciborza. Swoje okrągłe urodziny świętuje również jedno z najstarszych na Śląsku raciborskie muzeum. Wczoraj uroczyście wzniesiono to łastę za 90 lat jego działalności. Na jubileuszowej uroczystości jednej z najstarszych instytucji w naszym mieście nie brakowało oczywiście najważniejszych gości. I obok wszystkich dbających o muzeum na co dzień, wzięli w niej udział władze miasta oraz powiatła, a także posłowie i radni. Pierwsza głos zabrała kierująca nim od 18 lat dyrektor Joanna Muszała Ciałowicz, która między innymi zaznaczyła, że to święto jest również świętem dawnych oraz aktualnych jego pracowników. Wszyscy się bardzo staramy aby nasza oferta, którą staramy się zaprezentować i zaproponować nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale także regionu, staramy się, aby ta oferta była bardzo różnorodna, ale nie zapominamy o tym, jaka jest podstawowa nasza działalność, czyli chcemy pokazywać zabytki oryginały, różnorodne dziedziny sztuki, które w, czy w historii sztuki, czy w historii architektury się pojawiają. Staramy się bardzo różnorodną ofertę przygotować i myślę, że no spełniamy, mam nadzieję przynajmniej te oczekiwania. Swoje serdeczne życzenia i gratulacje złożyli m.in. europoseł Bolesław Piecha, poseł Gabriela Lenartowicz czy senator Adam Gawenda. Nie brakowało również prezentów, a pierwsze z nich przekazał prezydent Mirosław Lęk, który powierzył muzeum zarówno plakat reklamujący firmę królewskiego dostawcy win z przełomu XIX i XX wieku Feliksa Przyszkowskiego, jak i klucz do zakopanej niedawno na ulicy Długiej Kapsuły Czasu wraz z instrukcją do jej otwarcia za 50 lat. Starosta Ryszard Winiarski na ręce pani dyrektor przekazał z kolei. Nadany przez Radę Powiatu medal zasłużony dla powiatu Raciborskiego. Po oficjalnej części przed publicznością wystąpił zespół muzyków Hill Dolnośląskiej z Jeleniej Góry A4. A po koncercie zaplanowano prelekcję Adama Knury na temat historii muzeum oraz nowej stałej wystawy Militaria, którą zwiedzano po uroczystym jej otwarciu. Obchody jubileuszu 90-lecia muzeum zakończono wspólnym toastem przy kawie i torcie.